Hala sportowa w Kozienicach tym razem była areną rywalizacji dla uczestników pierwszego ogólnopolskiego turnieju w bocii. W piątek i sobotę na trzech boiskach grali zawodnicy z Radomia, Siedlec, Radomska oraz Mieni. Boccia to dyscyplina paraolimpijska pochodząca z Włoch. Została stworzona z myślą o osobach ze schorzeniami narząd ruchu. Jednak jest dyscypliną dla wszystkich, również dla osób pełnosprawnych. Boccia została stworzona na potrzeby osób niepełnosprawnych jako sport paraolimpijski. Natomiast osoby, które są bardziej sprawne, uczestniczą w turniejach integracyjnych. To właśnie na tym polega ta integracja, że grają i sprawni, i niepełnosprawni z tą lżejszym stopniem niepełnosprawności i grają tacy, jak tu widać, na wózkach, tak? Także to po prostu. Z tym, że my jeszcze stosujemy tak, że tego nie ma w przepisach, ale staramy się, żeby ci chodzący siedzieli na krzesełkach, żeby się zintegrować z tymi, co na wózkach, tak? Bo punkt patrzenia zależy od punktu siedzenia. Zasady tej gry są bardzo proste. Celem jest wrzucenie na boisko bili białej, a w dalszej kolejności umieszczanie w jej bezpośrednim sąsiedztwie jak największej liczby bil tego samego koloru. Zestaw do boci składa się z 13 bil, 6 czerwonych, 6 niebieskich i jedna biała, która jest jack. To jest cel, do którego trzeba jak najbliżej rzucić dany kolor. Wygrywa ta drużyna albo ta osoba, bo tu rozgrywamy tak indywidualnie, czyli jeden na jeden, parami, dwóch na dwóch i drużynowo, tak jak na boisku numer 3, gdzie po trzech zawodników jest. I wtedy te bile rozdzielamy równo dla każdego zawodnika. Uroczystego otwarcia zawodów dokonała Dorota Grzyb. Sekretarz Radomskiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Start Radom, które było organizatorem zawodów.